Artyst tu się nie rodzi. Artystów się bywa. Ja kiedy zrozumiałem, że nie mam żonę i właściwie będę się całe życie towarzyszem wózka albo on mój postanowił coś zrobić. Ja nie chciałem być jak 1001, który jest tam w domu pomocy, gdzieś tam w Polsce, sobie leży i nic nie robi. A ci artystą. Artystą się nie rodzi. Artystą się bywa. Ale nie jest artystą. Po prostu ja chciałem malować. To było silniejsze. No to jest tak jak narkotyk. Wspaniałe dla was. Dla mnie jest to codzienność. Ja owszem, wkładam kawałek ciebie w obraz. A mam je dla was. Nawet dla ludzi, którzy to będą oglądać. Czy ja wiem, czy to jest warte tego podziwu? Ja po prostu to jak każdy z nas pracuje. Ja nie dbam o jakieś poklaski. Ja tworzę. Tworzę z myślą o podobności. Kiedyś powiedziałem taką anegdotą. Opowieść. Mama z dzieckiem jest na wystawie, na której jest kilka płócien lasu. Mojego czy innego, mojego kolegi. Na tych obrazach las rośnie. Rośnie, gdzie was, a się śmieją do innych. I pytanie dziecka. Mamo, co to jest? Mama na to. Synku, to był kiedyś las. Dziś go nie ma. Za paręnaście lat przy takiej gospodarce rzeczywiście ta moja opowieść może być faktem, że mi połowy ludzie obcy. Nie matka, nie ojciec. To jest później przykre. Ale mi pomogli ludzie obcy. I gdzieś tam w mojej poświadomości
powstało takie coś, że oni kłamią bezinteresownie. Ja muszę to oddać dalej. Ja wiedząc, że w Polsce są tacy ludzie. Ja jeżdżę, przekonuję, wręcz błagam, żeby oni widzieli swoje ręce, swój las. Cudze, Kołnie nie było matki ojca. Kołnie byli ludzie obcy, którym naprawdę obojętne było, czy ze mnie coś będzie, czy nie będzie. Bo i tak to wiadomo, są pomocy. Jeden, drugi, trzeci, nic się dzieje, ale to będzie kolejna albo roślinka, albo drewnica. No tak, Jureczko, ale powiedz mi taką sytuację. Zaczynasz malować. Musisz wiedzieć, jaką technikę malować, jak dobierać farbę, która w pomieszaniu, jaki kolor będzie, jakim kolorem. Czy ktoś cię tego uczył? Ja mam takie powiedzenie. Mnie uczyła matka przyroda. Patrząc na przyrodę, na otoczenie, znając kolory, uczyłem się nie mieszać. Czyli jeżeli ja wezmę żółty i połączę go z błękitem, to będzie jakaś zieleń. I znowu, zależy od tego, ile tam żółtej, ile błękitu. Ja powiedziałem, że jestem dla was, oni byli dla mnie, ale żebym ja mógł przyjechać, muszę mieć gdzie przyjechać. I bo to, że ja przyjadę, no fajnie, przyjechałem sam i jestem. I co dalej? A dzisiaj, 12 listopada, powiedz mi, jak oceniasz tą młodzież z Parchowa? I ogólnie rzecz biorąc, ja na moich spotkaniach muszę powiedzieć, że spotykam młodzież wspaniałą. Oni chłoną na takie gąbki wysuszone, one chłoną to, co ja im mówię. Życie. Jak sobie radzisz w tym codziennym życiu? Wracam do domu, a tam czeka rachunek niedopłacony. Życie. Jak sobie radzisz w tym codziennym życiu? Wracam do domu, a tam czeka rachunek niedopłacony. Nie ma. Obiad na ciebie było pójść po zakupy. Między innymi jest, że w roku 1997 namalował potrzeb prezydentów Polski. Prezydentów Polski. Dlaczego? To jest kolejna rzecz,
dla mnie, żeby nie być anonimą, bo nim zostało. A ja nie maluję, żeby żyć, jak inni, żeby malować.